Nie uwierzycie, co Marta Manowska robiła przed rolnikiem. Poznalibyście ją na starych zdjęciach? Marta Manowska to jedna z najbardziej lubianych polskich prezenterek. Ogromną sympatię widzów zdobyła dzięki roli prowadzącej Rolnik szuka żony. Później jej kariera nabrała zawrotnego tempa i została gospodynią również kilku innych programów. A jak wyglądały jej początki? Marta Manowska pojawiła się w polskim showbiznesie już dekadę temu, a mimo to jej popularność nie przemija, a wręcz przeciwnie, stale rośnie. Fani uwielbiają ją za naturalność i otwartość, a także doceniają jej profesjonalizm i ogromne serce, które wkłada w każdy swój zawodowy projekt. Widzowie doceniają również to, że zawsze z pełną empatią i wrażliwością podchodzi do bohaterów programów, w których jest prowadzącą. Nic więc dziwnego, że Marta Manowska ma wielu fanów, którzy stale śledzą jej losy i mocno jej kibicują. A pamiętacie, jak Marta Manowska zaczynała swoją karierę w telewizji? Zobaczcie, jak się zmieniała na przestrzeni ostatniej dekady. Tak Marta Manowska zaczynała swoją karierę. Marta Manowska urodziła się 31 marca 1984 roku w Siemianowicach Śląskich. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a ponadto studiowała też historię sztuki na Universidad de Valladolid w Hiszpanii. Swoją karierę zawodową zaczynała jako dziennikarka w programie Trzeciego Polskiego Radia oraz redaktorka Dziennika Zachodniego. Następnie pracowała w redakcji programów rozrywkowych w agencji reklamowej. Gwiazda pomagała przy tworzeniu takich programów jak Ugotowani, Bitwa na głosy czy Lubię to. Oprócz tego Marta Manowska ma za sobą również role epizodyczne w polskich filmach i serialach, zagrała M. Inaczej, w Hotelu 52. Występowała również w teatrze, między innymi w 2013 roku zagrała w przedstawieniu Wstydźcie się żyć. Jednak wokół jej osoby zrobiło się głośno w 2014 roku, kiedy to została prowadzącą Rolnik szuka żony. To właśnie od tego momentu kariera prezenterki nabrała zawrotnego tempa. Jak zmieniała się Marta Manowska? Marta Manowska pojawiła się w polskim showbiznesie w 2014 roku, kiedy to właśnie otrzymała rolę prowadzącej Rolnik szuka żony. Produkcja, w której rolnicy szukają swojej wymarzonej drugiej połówki, podbiła serca widzów od pierwszych chwil. Nie da się ukryć, że to również dzięki samej Marcie Manowskiej program wciąż przyciąga tłumy widzów przed telewizory. Fani bowiem nie wyobrażają sobie nikogo innego w tej roli i z ochotą oglądają już 11. Edycję programu, Martę Manowską poznaliśmy jako zawsze uśmiechniętą, długowłosą blondynkę, która natychmiast podbiła serca widzów. Tak gwiazda wyglądała na początku swojej telewizyjnej kariery. Zawsze pełna klasa i elegancja. Oprócz tego prezenterka kilkukrotnie była również nominowana do telekamery w kategorii Osobowość telewizyjna.
Ogromna sympatia widzów, popularność oraz jej profesjonalizm sprawiły, że Marta Manowska otrzymała kolejne duże telewizyjne projekty. Gwiazda została między innymi prowadzącą Sanatorium Miłości od 2019 roku, The Voice Senior 2019-2022 i 2024, Ośmiu Wspaniałych 2020 rok oraz Kobiety w Drodze 2021 rok. Marta Manowska należy również do grona gwiazd, które nie dzielą się zbyt wieloma szczegółami na temat swojego życia prywatnego. Prezenterka podczas udzielania wywiadów skupia się przede wszystkim na aspektach zawodowych. Również w swoich mediach społecznościowych nie zdradza zbyt wiele ze swojej prywatności. Chętnie za to dzieli się podróżami czy wspominkami z nagrań do programu Rolnik Szuka Żony czy The Voice Senior. Jej instagramowy profil o nazwie Marta Manowska na bieżąco śledzi ponad 217 tysięcy internautów. Do tej pory jednak nie wiadomo, kto tak naprawdę skradł serce Marty Manowskiej. Jak już zostało wspomniane, prowadząca Rolnik Szuka Żony pilnie strzeże swojej prywatności i nie dzieli się w sieci romantycznymi kadrami. Wielkimi krokami zbliża się finał 11. edycji Rolnik Szuka Żony, ale na szczęście Marta Manowska nie zniknie z ekranów i po nowym roku zobaczymy ją na antenie TVP2 w roli prowadzącej nowy sezon The Voice Senior. U jej boku pojawi się debiutujący w roli prowadzącego muzyczne show, Robert Stockinger.